Dzień dobry. Przede wszystkim zapraszam na piątkowy koncert o 19:00 tutaj w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Jestem bardzo zadowolony. Nie wiem dokładnie, jaki numer ma tego programu, który będziemy grali razem, bo moja pierwsza spotkania z Filharmonią Bałtycką była dokładnie 9 lat temu. Chyba graliśmy 30-40 programie, ale to jest bardzo ciekawy pomysł, bo mamy tytuł Marzy o wiosny, czyli Dreaming of the Spring, bo teraz była bardzo, bardzo zimno, zima mieliśmy i ludzie zaczynają, no za półtora miesiąc mniej więcej będzie wiosna. I wybierałem Symfonia Schumana, jest nie tak znana jak druga, trzecia i czwarta, ale jest ta piękna symfonia, styl jest między Schubert, coś Mozarta, coś Beethovena, ale przede wszystkim chyba Schubert, tak jak szósta symfonia, druga symfonia Schuberta. Są cztery części bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. I dzisiaj graliśmy pierwszą próbą. Orkiestra jak zawsze reaguje dobrze, bo znamy się bardzo dobrze. I uwertura będzie Kopciuszek, La Cenerentola Rossiniego, bo myślałem, że też Kopciuszek is dreaming of a spring, jakikolwiek. I na końcu historii będzie spring dla tej młodej pani. Czyli to jest bardzo dobra połączenia, troszeczkę ekspresjonistyczne połączenia, ale może być. I w środku będziemy mieli koncert Repnikowa, trzeci koncert Repnikowa dla akordeon albo bandonion i orkiestra. To jest bardzo ciekawy kompozytor, to jest pierwszy raz dla mnie, nigdy nie akompaniowałem. I bardzo, bardzo ciekawy utwór. I bardzo ciekawy solista, bo Klaudiusz Baran jest przyjaciel przede wszystkim, ale bardzo znany solista w Polsce i jestem pewien, że ludzie będą podobali tego koncertu, w ogóle nieznany. Czyli jeszcze raz zapraszam na piątkowy koncert o 19:00 w sali Ołowianki Filharmonii Bałtyckiej.